TikToki, shortsy czy reelsy absolutnie zawładnęły naszymi mediami społecznościowymi. No bo ich nagranie jest banalnie proste. Ustawiamy telefon bądź kamerę albo aparat w pionie, nagrywamy i de facto już gotowe. Wystarczy tylko dodać muzykę i może to iść w świat. Chyba że chcemy zrobić coś bardziej ambitnego i wtedy dodajemy przebitki, przejścia, korekcję barwną, lepiej ustawiamy audio. A to mi najwygodniej robi się na laptopie. Ja wszystkie TikToki robiłem na laptopie. I przy okazji testu Huawei MateBooka D16 chcę pokazać Wam, jak składa się taką treść, jak się ją montuje i to przy okazji na darmowym programie, jakim jest DaVinci Resolve. Więc po prostu przejdźmy do montażu. I tak właśnie wygląda DaVinci Resolve na ekranie MateBooka D16. Zobaczcie, że to jest układ 16:10, więc mamy troszeczkę więcej miejsca w tej węższej części ekranu i to jest jak najbardziej wskazane, bo zobaczcie, że tutaj tych okien jest rzeczywiście od groma, ale uwierzcie mi, że wszystko to dzisiaj sobie ogarniemy i zmontujemy ciekawego TikToka. Taką przynajmniej mam nadzieję. Na początku oczywiście importujemy nasze pliki, segregujemy je do odpowiednich folderów i przechodzimy do zakładki Edit. Tutaj jak widzicie mamy wszystkie przebitki wykonane. No i tu de facto możemy, klikając na nie dwukrotnie, zobaczyć i otworzyć je w tym właśnie oknie i zobaczyć, co zostało nagrane. To będzie istotne do finalnego wyboru naszych przebitek. Natomiast najważniejszym elementem całego montażu jest oczywiście kwestia, gdzie jest tak zwane gadanie, mówiąc kolokwialnie, czyli tam, gdzie jest nasz prezenter i wypowiada się on na dany temat. Tutaj oczywiście był Konrad przed salonem Tesli, nagrawaliśmy to w San Jose, no i tutaj wiadomo, to będzie nasza główna podpora materiału. Więc teraz klikam na ten plik prawym przyciskiem myszy, następnie Create New Timeline, nazywam go Tesla, odklikuję tutaj Project Settings, klikam na Format i używam tutaj pionowego układu, reszta ustawień powinna być domyślna. I już widzimy, że jest układ idealnie pionowy. Teraz co jest bardzo istotne, to to, żeby sobie odpowiednio te ścieżki nasze rozszerzyć, bo tutaj na górze mamy wideo, jak widzicie są poszczególne klatki, a na dole jest audio. Więc to audio teraz chwytam tutaj poniżej, gdy pojawi się właśnie ten znacznik. Rozszerzam go do dołu, żeby tutaj dokładnie widzieć, jak układa się nasza ścieżka dźwiękowa. Podgłośnię sobie to na tym pliku, trzymając za tą linię i przesuwam ją do góry na tyle, żeby te linie nie wychodziły nam poza obrys. Odtwórzmy sobie teraz fragment. Jesteśmy właśnie pod showroomem Tesli w San Jose, gdzie można... I to audio już jest zdecydowanie głośniejsze, natomiast teraz musimy zrobić jedną ważną rzecz. Klikamy tutaj w pustym polu prawym przyciskiem myszy i wybieramy Change Track Type to Mono. Dzięki czemu teraz nasze audio, skoro wiadomo nie jest to muzyka, będzie brzmiało dokładnie tak samo na jednym i drugim głośniku. I zajmiemy się cięciem całego materiału. Gdy przejdziemy sobie do początku, to zobaczcie, że tutaj gdy nic nie jest mówione, ta ścieżka jest no niemal niewidoczna, a dopiero gdy pojawia się jakiś dźwięk, to ta ścieżka ma górki i pagórki. Jesteśmy właśnie pod showroomem Tesli. I teraz widzimy, że tutaj zaczyna się początek audio, więc przechodzimy do tego początku. Klikamy Shift i C. To tnie wtedy wszystkie ścieżki w danym miejscu, gdzie jest nasz czerwony znacznik. Teraz klikamy na A, bo to zaznacza wszystkie klipy, które są po prawej stronie od tego znacznika i możemy teraz przesunąć nasze wszystkie pliki do lewej strony, czyli do początku naszego materiału, który właśnie jest dokładnie w tym miejscu, więc ten TikTok czy Shorts będzie zaczynał się właśnie tak. Jesteśmy właśnie pod showroomem Tesli w San Jose, gdzie można zobaczyć. No i piękna kwestia. Teraz tutaj już od razu widzę, że kwestia Konrada kończy się w tym miejscu, więc mogę ją od razu też tak samo właśnie przeciąć. Tutaj wiem, że jest jakieś chrząknięcie albo nic istotnego i przechodzę do początku i znów mogę to uciąć. I teraz znowu klikam na A, dosuwam i tak właśnie wygląda podstawowe cięcie materiału, gdzie pojawia się głos. Chodzi właśnie o to, żeby usunąć wszystkie te elementy, które będą chrząknięciami, pomyłkami, powtórzeniami, bądź kwestie, których finalnie nie chcemy mieć w materiale. Te cięcia nie zawsze będą dobrym rozwiązaniem, więc trzeba będzie sobie je przykryć. Albo przejściami, albo przebitkami. Teraz, jak już tutaj widzimy, materiał zaczyna się od mówiącego Konrada. Środka, no i zobaczmy cyberciężarówkę. Sam samochodowy. Tutaj jest twarde cięcie. Ono w TikToku się oczywiście wybroni, natomiast ja już od razu wolę wrzucić tutaj jakąś przebitkę. Jak sobie kliknę na nie dwa razy, to one otwierają się w tym oknie, ale to nie jest okno timeline'u. To jest okno jakby tych plików, które są dokładnie w tym miejscu. Jeżeli bym chciał mieć i timeline, i te pliki obok siebie, to wystarczy, że wyłączę inspektora i od razu widzę tutaj dokładnie, że to jest obraz z tym, co dzieje się tutaj, a ten obraz odpowiada za te pliki.
I ja bym chyba zaczął od jakiegoś takiego szerokiego ujęcia z Cybertruckiem. Klikam na tą przebitkę dwa razy i teraz mogę sobie ją spokojnie odtworzyć. Widzimy, że tutaj jest delikatny ruch wprowadzony. Celujemy zawsze w montażu, żeby jednak nie pokazywać tych momentów, gdzie ten ruch jest zatrzymany, czy jest poprawka. I teraz przesuwam sobie go i patrzę, gdzie ten ruch się zaczyna. I on się zaczyna w tym miejscu. Teraz klikam sobie na klawiaturze I, żeby zaznaczyć miejsce, w którym będę chciał zacząć moją przebitkę. Przesuwam teraz sobie ją dalej. O, do momentu, aż się kończy ruch. Kończy się on w tym miejscu. Teraz klikam sobie na O, więc zaznaczam fragment wejścia i wyjścia tego pliku. Ctrl F, wracam do naszego ekranu. I teraz najeżdżając myszką na dół tego filmu, klikając na tę ikonę kliszy, mogę go przesunąć i teraz będzie tutaj idealnie się przesuwał do początku materiału. I ta przebitka może wjechać tak na twardo. Wejdźmy do środka, no i zobaczmy cyberciężarówkę. Sam samochód robi piorunek. I to jak najbardziej się w TikToku obroni, ale ja lubię sobie zawsze delikatnie zmiękczać te przejścia, więc gdy przesunę sobie ją delikatnie na tą wypowiedź wcześniejszą... Bertraka, wejdźmy do środka, no i zobaczmy cyberciężarówkę. Sam samochód robi piorunek. Zobaczcie, że jest zupełnie inny odbiór. Nagle tego cięcia, które jest w tym miejscu, zupełnie nie widać. Wszystkie pliki nagrane są telefonem w 4K i w 60 klatkach, więc nie są to proste pliki. MateBook D16 radzi sobie z nimi absolutnie świetnie, dzięki temu, że właśnie ma te dekodowanie plików w locie, to jest super świetne. Konrad mówi, że samochód jest ogromny, więc może tutaj bym wrzucił na przykład O i dodaję tą przebitkę w to miejsce. Sam samochód robi piorunujące wrażenie. Na żywo wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach. Te przebitki możemy też sobie trochę zmiękczyć przejściami. No i przejścia to też są niestety bardzo mocno obciążające komputer kwestie, ale ten radzi sobie z nimi absolutnie świetnie i zwróćcie uwagę na to, że ja go nie wpiąłem w ogóle do zasilania. A to jednak była zawsze newralgiczna kwestia laptopów na Windowsie. Więc teraz pomiędzy te przebitki będę chciał wrzucić jakieś przejście. Interesuje mnie dokładnie push. O, zobaczcie. To przejście domyślnie jest takie. No wygląda absolutnie jakby to było wesele lat 80. Zmodyfikujemy je tak, żeby wyglądało naprawdę znośnie. Klikamy na to przejście. I teraz oczywiście je skracamy, tak żeby miały one maksymalnie no 10 klatek. Już lepiej, ale jeszcze nie do końca. Teraz, gdy kliknę sobie tutaj na to przejście i będę suwakiem pomiędzy, to dokładnie widzę, jaki efekt jest na tym przejściu. I mnie interesuje motion blur, który zwiększam mniej więcej 0,30. Super. Już jest lepiej, ale może być jeszcze lepiej. Klikam znów na środek. Teraz wybieram tutaj zakładkę Ease i wybieram In i Out. Dzięki czemu to przejście będzie szybko się zaczynało, powoli trwało i szybko się kończyło. Zobaczcie. No i super. Teraz to przejście rzeczywiście ma sens i totalnie się broni. To przejście możemy zapisać jako nasze przejście, żebyśmy je mogli po prostu tutaj na kolejne ujęcia wrzucać. Klikam teraz na nie prawym przyciskiem myszy. Create Transition Preset. I ja je nazwę Lewo Blur. I okej. I teraz, gdy dołożymy sobie tutaj po tej przebitce kolejną przebitkę w to miejsce, wybieram moje przejście, przesuwam je i cyk. No i piękna sprawa. Tak właśnie układamy cały nasz materiał. A teraz przejdziemy do szybkiej korekcji barwnej. Bo jak widzicie, tutaj Konrad jest taki szarobury, a przebitki z Cybertruckiem są bardzo kolorowe. To wszystko przez to, że Konrad został nagrany kamerą w profilu logarytmicznym, ale szybko sobie z tym poradzimy. Przechodzimy do zakładki Color. Tutaj widzimy zaś mnóstwo okienek, ale uwierzcie mi, że wszystko tutaj jest w miarę logiczne. Klikam prawym przyciskiem myszy. Wybieram LUT, następnie Sony SLU3 i zobaczcie, że tutaj od razu Konrad nabrał kolorów i barw. Mogę też zmienić balans bieli i to robimy bardzo łatwo i bardzo szybko, no bo teraz zobaczcie. Tutaj z tyłu ta ściana powinna być biała, a jest bardziej żółtawa, więc teraz przejeżdżam tutaj bardziej na nią, klikam na ten próbnik w tym miejscu obok A, i klikam teraz na tą ścianę.
I teraz zobaczcie, że wszystko jest bardziej w kolorach niebieskich, ale przy tym bliższe temu, co widzieliśmy na miejscu, bo rzeczywiście taki był kolor Cybertrucka, a nie taki jak przed chwilą, czyli żółty. A co jak co, ten ekran MacBooka dobrze te kolory reprezentuje i rzeczywiście nawet gdy go kalibrowałem, to zmiana względem tego, co przychodzi od producenta prosto z fabryki, różniła się może minimalnie, a to niezbyt często się zdarza, więc zobaczcie, że rzeczywiście teraz ten kolor wygląda zdecydowanie lepiej. I tak oczywiście możemy zrobić na każdej poszczególnej przebitce. No i pozostaje teraz ostatnia część, czyli render samego materiału. I on MateBookowi zajął dokładnie 34 sekundy. Sądzę, że to jest świetny wynik, bo sam materiał trwał minutę 8, czyli film się renderuje połowę tego, co trwa. To jak najbardziej dobry wynik, bo nawet gdybyśmy chcieli coś potem zmienić, to nie będziemy na ten render czekali wieki. Natomiast najbardziej jestem zaskoczony czasem pracy na baterii. No bo kilka ładnych godzin bez żadnego zewnętrznego zasilania, a on w pełni dawał radę na montażu ze wszystkimi przejściami, plikami. No, absolutny turbo sztos. Więc wy też napiszcie, co sądzicie o tym laptopie i też co sądzicie o takiej formie poradnika. No bo ja ogólnie to lubię poradniki, ja lubię się dzielić wiedzą, więc z chęcią nagram dla was coś jeszcze, szczególnie, że tutaj jakby temat montażu, korekcji barwnej jest mi bardzo bliski, no bo de facto robię to na co dzień, także komentujcie i dawajcie znać, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Czołem!